szczepa. Ogólnie? No. Ogólnie to ja mam w przeciągu tych kilku dni, nie wiem, ponad 200 ton, czy 300. Ale pszenicy samej? Tak. Na tym kombajnie? Na tym kombajnie. No ja mam skoszone... No... 400 ton gdzieś. Ile? 400. 400 ton? No. Ponad 400 będzie. A w ogóle wszystkich ton? Nie, pszenicy. Ale to już są dwa kombajny. Nie, ja. A, no to ładnie. Pierwszego dnia było gdzieś... Pierwszego dnia było gdzieś 110. Potem było... No i potem następnego było 140, wczoraj 140. No i dzisiaj już jest 15. To te pole dzisiaj było zaczęte koszone, nie? Nie, to było wczoraj zaczęte. No bo się spotykamy na tym polu już chyba któryś raz. I na opryskach, i na oględzinach. No, na tym polu trzeci raz chyba będziemy. No i patrz, jest finał. Tak. Teraz... Jak ta pszenica w końcu tutaj wyrosła? Na jakie plony? Zaraz wyjdziemy, to nagra pan odczyty z wagi. Ale jest dobrze. Jedno pole dało, pierwsze pole co kosiliśmy w tym roku, około 7 ton. Drugie 8,5. To tutaj to była nasza najlepsza pszenica w gospodarstwie. No to 9,5 tony z tego średnio wyszło. O, to rzepaku. Tak. Pszenice w tym roku są konkretne. Na tym polu też wyjdzie koło 9, a w tym miejscu, jak tu będziemy jechać, to zresztą sami zaraz nie zobaczycie na odczytach, nie wiem, czy kamera da radę nagrać odczyty. Uczciwe. 10700 było przez chwilę. Nie, no 11. Widać, że tutaj, w tej chwili mamy pszenicę chłost przy chłosie. To jest takie dosyć uczciwe, powiem panu. Nawet powiem panu z doświadczenia wiem, bo to przeważyliśmy tą, zaniża 14%. Zaniża nawet? Tak. Czyli jeszcze trzeba było tonę dodać. Tak. Doktora. Mamy to zważone. Mieliśmy z wagi z kombajnu było 31 ton. A przeważone było 36 ton. Czyli teraz kosimy pszenicę, która ma wydajność 12 ton z hektara. No 12 to może nie, ale tak 10-11 w tym miejscu może mieć. Oczywiście no pole nie jest równe, no i z pola średnia wyjdzie pewnie z 8,5-9. No teraz idziemy po jakiejś takiej trochę ścieżce jakby tutaj. Coś tak, bo nawozy jak to jak pewnie... Jakbyśmy wjechali, podejrzewam, tu w prawo, gdzie nie ma tej knotki, to by było jeszcze lepiej. Bo to te ścieżki z tego wynikły, że no, wszyscy wiedzą, jakie były ceny nawozów. No i udało się kupić saletry taniej. Tylko, że saletrę tanią się udało kupić tylko tą drobną. Tą lekką. Tak. No i wysiać ją na 30 metrów było awykonalne, no i szaliśmy co 15 metrów tą drobniutką. I takie lekko ścieżki zostały. Żniwa dosyć dobrze co przebiegają, no tak naprawdę dzisiaj skończymy najprawdopodobniej pszenicę. Rzepak też skoszony. Prawo zostanie bobik, tak? Tak, bobik się zostanie, bobiku nie ma dużo, bobiku jest 50 hektarów, chyba nawet nie ma. Rzepak też uważam dosyć ładnie wydał, ponad 3,5 tony. I mochowaczka. Tak, jesteśmy z rzepaku jesteśmy zadowoleni. Zobaczymy co bobik wyda. Ten rok, nie wiem jak w innych częściach kraju, ale u nas bardzo dobre plony są. Ja powiem, że jak żeśmy tutaj robili te pierwsze opryski, to miałem wrażenie, że z tej pszenicy nic nie będzie. Takie place były gołe. A ona tutaj tak ładnie się rozrosła. Włosy ładne porosły. Bardzo ładna jest pszenica. Bo powiem panu, u nas to tak jest, że na wiosnę pszenica bardzo słabo wygląda.
a potem ona się odbudowuje i, no i potem wydaje ładny plon. Bo u nas ta wiosna jest bardzo długo zimna. No my tu jesteśmy praktycznie nad samym morzem. Gdyby nie ten las, to byśmy widzieli Bałtyk. No co, no tam, nie wiem, czy na kamerze będzie to widać, to jest latarnię morską. No widać latarnię. Nie widać, będzie musiał mieć już inną kamerę. No ale za tymi drzewami, no ile stąd jest do morza? No myślę, że z 1,5 kilometra więcej nie ma. Więcej nie będzie. Linii prostej nie będzie nawet więcej. Któreśmy podjechali pod koniec pola. Ale to tam jeszcze też jest do samego końca jeszcze, tak? Tak. A nie prosimy do samego końca, bo by nie weszło w końcu z powrotem. A, do Skarnika. Tak. Podjechaliśmy w chustę, od razu spada? Tak, od razu zjeżdża. Tu jakieś ścieżki po zwierzynie. No, teraz nawet przez chwilę pokazywało po 11,5 tony. Jak ten kombajn bezawaryjnie? W sumie to tak. Tam tylko tak, takie w sumie jakieś tam pierdoły. W sumie to w tym roku nie było niczego. A jak on ma tu jeszcze do wyskoczenia? 7,60. 7,60 tam i trzeba powoli jeździć. No bo w tym roku, co widać po oczy, tak, pszenica jest bardzo mocna i no jakby szybko pojechać, to zaraz by gubił. On pokazuje, na jakiej wysokości tniemy? Coś pokazuje, tylko nie wiem, czy to są wartości... Czy to są wartości w milimetrach? O, to ten parametr. To. Nie wiem, co to... Nie wiem, jaki to jest jednostka. Czy to nie jest jakaś jednostka, tylko widzialna dla komputera. Po prostu. Ale on automatycznie poziomuje sobie. Tak. Znaczy, jak są jakieś dziury, coś takiego, to ja mu poziomuję, ale tak, to jest puszczony w automacie. Czyli ziemię bardzo, bardzo rzadko łapie. Rzadko. Chyba, że powiem panu, gdzieś jest jakaś skarpa usypana, coś takiego, bo on ma czujniki. Czujniki ma po bokach. Lewych czujników raczej nie będzie wcale widać. Prawe czujniki. Tam takie są płaskowniki dwa z prawej strony. To są czujniki od poziomu wysokości rowerów. Nacisnę jeden przycisk i on już się będzie poziomował. To pogoda nasz nie była wymarzona w tym roku. No, bardzo ładnie się trafiło. Znaczy, nam się trafiło bardzo ładnie, bo z tego co wiem, to mają za 2 dni przyjść deszcze, tak? Coś takiego słyszałem. Takie długoterminowe? No nie wiem, wiem, że ma przyjść załamanie pogody i mają deszcze przyjść. Wykorzystujemy póki się da. No bo wilgotność 13-14 teraz tu przy krzakach, ale 13% to jest... Dobra. Bardzo dobrze, tak? Tak. Nie, no, trzeba tego suszyć. Nie. Do 14 jest norma. Czyli to jest materiał, który można prosto jechać i sprzedawać. Kiedy pierwszy raz za kombajn żeś siadł? Ile miałeś lat za stery? O, zadał mi pan ciężkie pytanie, bo sam nie wiem. Jak no zaczynałem... Także, że sam pojechałeś bez już opieki. No, tak. Bez opieki, tak? Całkowicie pierwszy raz. To był pierwszy rok, jak był kupiony tamten kombajn. To wtedy tylko z dziadkiem jechałem, a dziadek nie jest, dziadek nigdy nie był kombajnistą, dziadek traktorzystą. Jest, to już można może zaliczyć jako pierwszy mój przejazd, tak, no to wtedy miałem koło, no tamten kombajn jest od 2013 roku, no to 8 lat temu.
to miałem 11 lat, jak pierwszy... No, 9 lat temu. 13, 22? A, dobrze pan mówi, 9 lat temu. No to miałem 10 lat, jak pierwszy raz, ale to tam... No tylko raz w koło objechałem kombajnem. No tam wtedy był, tam też jest poziomowanie headeru, no to tata mi dał się kawałek z dziadkiem przejechać. Na tak, żeby na stałe pracować samemu. Gdzieś jak miałem z 15 lat, to na tym polu też zaczynałem, trawę zbieraliśmy, no to trawę ja zbierałem tutaj. Czyli na WTS-ie jesteś wychowany? Tak, ja się uczyłem tamtym kombajnem pracować. Trochę pracowałem tym 2264, ale to dosłownie dzień czy tylko dwa tamtym kosiłem. No i teraz tym już. A pierwsze prace takie faktycznie polowe, no to zaczynałem jak miałem 11 lat, no to zaczynałem traktorem pierwsze prace polowe robić. Case'em. Talerzówką. Starą talerzówkę mieliśmy, już tej talerzówki nie ma. Taką czeską mieliśmy. No i nią pierwszy, w wieku 11 lat, pierwszy dzień cały samodzielnie sam robiłem. No to niesamowite. Tak. Wtedy tata kosili na tym samym polu co oni kosili, ja od razu talerzowałem. Potem już jak miałem gdzieś ze 12-13 lat, już na stałe praktycznie zacząłem. No na początku właśnie tylko tak, jakieś takie, a to tylko na początku wakacje, no bo to tylko wakacje miałem czas. Jakieś talerzowania, coś takiego, no i coraz więcej. W sumie teraz bardzo dużo robię w polu. To najwięcej satysfakcji jaka jest robota daje? Worka? Worka jest bardzo przyjemna, zwłaszcza jak dobrze idzie. Czy koszenie? Chyba koszenie zbóż. Chyba korzenie złóż jest najprzyjemniejsze, zwłaszcza jak ładnie sypią, to już w ogóle. No to są jakieś efekty, nie? Tak. Raz, że ubywa pola skoszone, dwa, że i na przyczepie przybywa. Tak. Korzenie trawy, jak dobrze idzie, to też jest bardzo fajne, ale jak idzie źle, to jedna z najgorszych robót. Mówimy o ciągniku. Nie, mówię o korzeniu kombajnem. O zbieraniu. Tak, jak idzie wszystko dobrze, to jest wszystko fajnie, ale jak idzie źle i wcale nie chce się wysypywać, trzeba co zbiornik iść na górę, szturkać kijem i czasami jest tak, że się pół godziny jeden zbiornik wysypuje, no to nie należy do najprzyjemniejszych wtedy. A to czasami jest tak, że się siedzi i można by pod krawatem kosić, bo się wcale nie wysiada z kombajnu. No tutaj jest fajnie. Tak. Cicho, czysto, bez kurzu, głośno. Pszenicy, no to w ogóle jest bajka, no bo ja sobie puszczam header na autokonturze, czyli na tym autopoziomowaniu, że teraz te poprzeczniaki objeżdżamy, no to nie na nawigacji, ale potem jak się rozetnę na nawigacji kosił, no to za dużo mnie nie interesuje. To przez taki cały dzień koszenia to w zasadzie do spraw technicznych to nie wysiadasz z kombajnu. Nie. Chyba, że coś zjeść w przerwę obiadową. A, no to na przerwę obiadową to tak. Ale tak, to się z kombajnu w sumie nie wysiada. Nie ma do czego. Chyba, żeby ewentualnie przy ustawieniu kombajnu, no to wysiadaliśmy, żeby zobaczyć, czy kombaj gubi i tak dalej. Ale jak już się kombajn ustawi, rozetnie, zacznie się kosić, no to już nie ma do czego, nie ma sensu. No wszystkie parametry tutaj masz na wyświetlaczu, co się dzieje. W każdej chwili można cię skorygować. Dokładnie. W razie potrzeby. Ale czasami jest taka sytuacja, że na przykład gdzieś tam na jakiś kamień uszkodzi gdzieś tam jakiś bagnet czy żyletkę, czy to raczej się nie zdarza? Zdarza się, no bo to zawsze może się zdarzyć. W tym roku jeszcze takiej sytuacji nie miałem. No ale czasami się tak zdarzało, że nie, że na przykład od miedzy się jedzie i się o jakiś kamień zahaczy, czy coś takiego, no to tyle trzeba wyjść, bagnet wymienić, żyletkę wymienić, idziemy dalej. Tu jest dobrze, bo są żyletki zakrętane tylko. Wiem, że to akurat trochę mnie to dziwi. W klasie są żyletki nitowane. Nie wiem jak w tych współczesnych klasach, wiem, że w tych lekcjonach 660-670, czyli tam mniej więcej lata 2010-2013, były żyletki normalnie nitowane. No i teraz na polu jak to wymienić? No się rozkuwa to. No jest... Wybić nit, wiecie, takie jakąś podporę, wybijak. Powiem panu tak, na warsztacie wszystko fajnie, a na polu? No sobie ludzie dają radę z żyletkami.
No tak jak mówię, to tyle dobrze, że żyletki są po prostu zakręcane. Nigdy nie są aż takie twarde, że one się nie poddadzą. Jeśli je klepnie dobrze, to on wypadnie. A skąd nowego Nidia na polu pan weźmie? To trzeba mieć ze sobą, to zawsze trzeba mieć. Kombajnista, żyletki zapasowe i nity, czy tutaj jak śruby, to powinien ze sobą mieć, bo to... To akurat racja, ale no tutaj jest o tyle dobrze, że śruby, no to śruby nigdy nie urwie od żyletki. Ale jej się odkręca jak kluczem? Tak, normalnie są zakręcane na dwie śrubki. I ta śrubka się nie wyszlifuje od zboża? Nie, bo ona jest w takim miejscu, że ona chodzi pod magnetem cały czas praktycznie. Że ona nie jest narażona jakby na zużycie. Żyletka może pęknąć pół, a i tak się nie wyłamie śruba. Kombajnista się nudzi, widać. No, nie kocha, tylko obserwuje, jak kombaj kosi. Czy dobrze robi? No tak, gdyby było słabsze zboże, to można było się przespać. I dłuższe pola. No co, no wpuszczam header w autopoziomowaniu. Ale on też automatycznie trzyma linię? Kieruje sam? Tak, na nawigacji jeździ. Aha, czyli tam gdzieś... Te kierownice, te koła same się korygują. Tak, tak. Ja nie skręcam. To znaczy, jeżeli by ktoś chwycił za kierownicę i skręcił, to by nawigacja przejęła górę, czy oddałaby kontrolę? Nie, ona oddaje, jak tylko ruszę kierownicą, tak dojedziemy do końca, daleko nie ma. No to jak tylko ruszę delikatnie kierownicą, to ona od razu oddaje kontrolę operatorowi. Tutaj nie ma takiej możliwości, żeby chociaż jeden głos tam dostał szkło? Tak jest, nie. Tak jest równo tam przycięte z tamtej strony? Tak. A bo on też kosił tam, bo gdyby było powalowane, no to raczej byś nie jedział o tym. Nie, bo on musi mieć odcięte na... On jeździ wzdłuż linii takich swoich prowadzących, no i musi mieć, żeby równo kosił, no to musi mieć odcięte z boku do tych linii. Tak, tak, ale też przez siebie wcześniej. Tak, dobrze nie, by było... Nie przez Sylwka. Jeżeli Sylwek pojedzie idealnie prosto, to może być i przez niego. A bym potem ja tylko to... Inaczej, musiałby pojechać dokładnie ruch dokładnie tak samo, jak idą te linie prowadzące od tego, od nawigacji. Piachu trochę wzięło. Czego? Piachu złapało na ścieżce. Musiałby pojechać idealnie tak samo prosto, jak są te linie od nawigacji prowadzące, co jadąc, tak powiem, na oko jest niewykonalne. Dojeżdżamy do końca i co teraz? Teraz przyciągamy, podnosimy i już mnie prowadzimy. Czyli nawigację odłączyła. I teraz jak się zawrócimy... A! Właśnie Sylwek zrobił to, czego miał nie robić. A, pojechał. Tak, pojechał po moich liniach. Bo jednak nie pokażemy, jak nawigacja prowadzi, chyba że... Tu spróbujemy wyrównać do nawigacji. To wyprostujemy na nawigację, w taką stronę. Teraz krzywo. Nawigacja prowadzi. Może ona... No wyprostujemy to po prostu. Odetniemy to, co tutaj jest. Sobie wytworzymy linię z tej strony. Mam nadzieję, że mi się Sylwek z tej strony zaraz nie właduje. No wiadomo, że tędy przyjedzie, tędy będzie wygodnie. Jemu wygodniej, mi mniej wygodniej. Ale przynajmniej teraz to wyprostuję, bo tak jest po łuku. Teraz tylko się ustawiamy z grubsza, włączamy nawigację. Ale on sam header sam opuścił? Nie, ja. Czyli inaczej, o. Header, żeby opuścić, no to ja naciskam po prostu przycisk jeden, o. A, już jest zaprogramowane, jaka wysokość i tak dalej. Tak, i już jedziemy na nawigację. I ja już, o.
można sobie odpocząć do końca ładną. Tak, i teraz mi zostaje tylko obserwować, czy nigdzie się nie garnie ziemia, czy nic się nie zatkało, czy kamienia nie biorę i tego inne typu rzeczy. Pogoda piękna, maszyny w polu. Tak jest, tak powinno być. Idzie dobrze. Czasu się nie marnuje. No nie marnuje się, dzisiaj ostatni dzień dni. Który się mamy? Czwarty? No początek sierpnia. Czwarty sierpnia. Nie było dużo, bo tam nie mieliśmy dużo pęczy wskoczenia. 100 hektarów, ale kończymy. Także ten. Plonuje bardzo ładnie, udało się. Także średni plon to może być na poziomie do 9 ton. Także jest ogólnie bardzo dobrze. Zresztą widziałeś chyba tam na komputerku. No tam. Widziałem, no tam było ponad 10. No tak. Momentami jest... Nawet 11-12 ton, ale to jest tam chwilowa, nie? Tak naprawdę, no to jeżeli uda się zebrać średnio 8,5-9 ton z hektara, no to jest ze wszystkich hektarów to jest nawet piaszko. No to przy 100 hektarach, no to mamy gdzieś 900 ton, także to jest bardzo dobry wynik. No tak. Także to nie ma co tutaj narzekać. Ostatni dzień dni na razie pszenicy, no dostanie się nam tylko 30 hektarów bobików w gospodarstwie. Bobik to jest tylko taki. No jest zielony, ciągle jest zielony, nie? To już epilog żniwny jest. Tak, no i może jeszcze raz trawa, nie? Zobaczymy. A. Na razie to się dosyć ładnie, także... No jak popada, nie wyschnie, to będzie dobrze. Także od jutra sypujemy pod rzepaki, znów siejemy tam... Już? 50, no tak, 50 hektarów rzepaku, także... A rzepaki będą po czym rosły? Po pszenicy? Rzepak będzie po trawie nasiennej i będzie po grochu trochę A. kawałek, nie? Mówią ludzie, że bardzo ładnie po grochu rośnie, bo groch tak... A groch już jest skoszony? Groch jest skoszony. Groch wydał chyba tak w sumie przeciętnie, bo groch wydał, był na takim słabszym stanowisku, to około 3 ton. Tam szału nie było go nie wiadomo ile. Rzepak wydał jakieś 3700, także też bardzo ładnie. Suchutki, przede wszystkim suchutki, bez suszenia, bez niczego, prosto na magazyn. Takie podczyszczenie drobne i gotowy na magazynie czeka. No i pszenice też bardzo ładnie, tak jak mówiłem wcześniej. I ładny kolor ma pewnie. No piękny kolor, zobacz, taka ładna pszenica. Bo ona jeszcze nie zmokła. Nie, właśnie... Nie wypłowiała. Głowę dopóki nie zmokła. No ona na pewno ona ma wszystkie parametry. No jest taki bursztynowy kolor, ładny jest, bardzo no ładny. No tak, no to jest... Apetycznie wygląda. No, zboża jak dostaną deszczu, no to automatycznie tracą parametry, nie? Dlatego dobrze jest zebrać tak, żeby to zebrać w miarę tam... Przy pierwszym dojrzewaniu bez deszczu. Tak. Że jak dojrzało, żeby ani razu jednego deszczu nie złapało. No jak nie złapie, no to wtedy są najlepsze parametry. To jest najlepszy czas na zbiór, bo ono dojrzało i nie dostało żadnego deszczu. Tak. Każdy kolejny deszcz będzie powodował już, w tej chwili już jest od tego momentu jest tylko gorzej, jeżeli coś. Deszcz, zwierzęta, dziki, jakieś tam opadanie, także to jest właściwy moment na zbiór. Kombajny pracują ładnie, bez żadnych problemów, tam jakieś tam drobne pierdoły tam takie w zasadzie. Przechodziły bez większych problemów w tym roku. Tylko cieszyć. Wszystko się cieszyć, tak jest. Będzie chyba sypał. A? Będzie rozładowywał. Tak jest. No i na jutro zostawimy 5 hektarów, to zrobimy takie podsumowanie. Prawdopodobnie zużyjemy pistule, bizona, no i John Deere tam dla zabawy. Jutro się pobawimy, jak będzie pogoda. Jutro zabawa, dzień na zabawy. Pistulkę w pole, bizona na chwilę. Troszkę ukosimy, bo trochę potrzebuje pomysł pracować tą małą pracą, także jutro dzień na zabawę. Miła za zabawę. Osiągnąć. To jest za krótki pododmian. Pododmian musi być co najmniej 5-letni. I muszą być co najmniej 4-5 roślin w gospodarstwie. To pozwala wtedy naprawdę na uzyskanie dobrych plonów. Także polecam właściwie pododmian, bo to jest na pewno bardzo istotne. Tylko musi być dobry agronom w gospodarstwie.
nie tylko siejemy, orzemy i zbieramy, bo to nie zawsze tak wyjdzie. Tak nie można, nie? Na pewno podorzmian tutaj jest nieodzowny. Tu jest ziemia akurat dosyć dobra, ale mimo wszystko też i plon jest naprawdę bardzo wysoki. No oglądaliśmy tą pszenicę, jak była zielona, ta piękna była, a teraz no i oglądaliśmy na wiosnę, gdzie były robione opryski, gdzie było widać takie... Pamiętasz, jak wyglądało, że miejscami było tak. Z góry tak. Było widać, że tam nic nie będzie. No właśnie, a w tej chwili średnia z tego pola to jest jakieś 9 do 9,5 tony, nie wiem, bo już nie zostało odliczone. Tam na komputerku wyjdzie w kombajnie, bo nie jesteśmy w stanie dokładnie policzyć, ale mówię, około 9, może 9,5 tony. Tylko gratulować. Podorzmian, wapno, wapnowanie, pH odpowiednie i to kiedyś się zwróci. No to już kupę lat to kiedyś się odwdzięczy. Tą ziemię znasz, wiesz co jej trzeba. No tą ziemię uprawiam prawie 30 lat, to wiesz, to już tak nie jest, nie? Ale ta ziemia, wbrew pozorom i ta pszenica nie dostała aż tak dużo chemii w stosunku do tego, co stosują uważam inni rolnicy. Jest zaledwie 2 opryski grzybobójcze, także nie jest dużo. I to w sumie nie są w budnej najwyższej półki. Nawożenie też nie było na najwyższym poziomie. Także...